Cześć Wam, dzisiaj jest widzów. Wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Orwell Keeping an Eye on You. W serii, która się Epic Overview jest to seria, w której zajmujemy się grami debatnymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Storze i w tym tygodniu, czyli od minionego czwartku do najbliższego czwartku są to dwa tytuły. Jest Europa Universalis czwóreczka, z której to gry, właściwie z trailerów, do której to gry mieliście odcinek wczoraj wieczorem, a teraz patrzycie na Orwell Keeping an Eye on You. Na dole w przypiętym komentarzu będziecie mieli link do społeczności tubowej, gdzie są linki do wszystkich darmówek gier obecnie w tym tygodniu będących za darmo do wzięcia do przygarnięcia. I gdy będziecie odbierali, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taka kreatora Wizuepik. Wspieracie mnie w ten sposób. I jeżeli chodzi o tytuły, które będą czekały na nas w przyszłym tygodniu, to będzie nie Lada Gratka, bo Black Book, z tego co słyszałem, bardzo dobry tytuł, bardzo klimatyczny. mroczne magie, niemroczne mroczne magie gierka jest naprawdę udana. Przynajmniej takie głosy chodzą od moich znajomych, którzy już w to grali, a ja się jeszcze nie zapałem. Chciałem złapać. Chciałem sobie złapać gierkę kiedyś na promocjach, ale odpuściłem i się w sumie cieszę, bo teraz dali za darmo. Oraz będzie do dopik oba te tytuły są do wzięcia od 17 sierpnia do 24, czyli w najbliższy czwartek, przez cały tydzień. Z czym się je Orwell Keeping an Eye on You? Jest to gra, która wyszła w październiku 2016 roku. Producentem jest Osmotic Studios, wydawcą również Osmotic Studios jest. Na potentacie growym na Steamie ma nawet troszkę świeżych recenzji. Jak na tytuł z 2016 roku jest, to niezły wynik 41 bardzo pozytywnych recenzji. Okej, okay. jeżeli chodzi o wszystkie recenzje, to są one bardzo pozytywne. jest ich prawie 8000, 7829, żeby być tak dokładnym i konkretnie, i jest to świetne wyniki jak na taki indyczek. Gra jest mocna, gra jest mocna pod wieloma względami, w sumie zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw powiedzmy słów, parę o tym, że nie ma DLC, nie ma żadnych dodatkowych rzeczy do złapania do tego tytułu. To, co dostajecie za darmo, to jest pełny, kompletny pakiet, nic więcej nie wyszło tutaj, nie da się tego rozbudować w żaden sposób, troszeczkę szkoda. Z drugiej strony, może będzie jakaś kontynuacja. Zazwyczaj, jak Epic da jakieś darmówki, to żeby wesprzeć twórców. Um, przy tworzeniu kolejnych produkcji nie jest jakby mniej lub bardziej kontynuacja, która się nazywa Orwell Ignorance is Strength, czyli ignorancja jest twoją siłą, prawdopodobnie jest to mniej lub bardziej kontynuacja bezpośrednia motywów, ale nie samej fabuły, niekoniecznie samej fabuły, więc zobaczymy, może będzie coś jeszcze. Tak jak mówię, zazwyczaj jak Epic coś daje, to dlatego, że twórcy nie wyrabiają z hajsem na zrobienie kontynuacji albo jakiegoś dodatku, albo czegoś. Tak było ostatnim razem, chyba z pięć czy sześć tytułów. Przechodząc do tego kim i z czym, to mamy w sumie nie tyle Tworzenie postaci, co tworzenie własnego profilu w programie Orwellowskim, do którego zaraz to przejdziemy. Więc wybieramy sobie awatarka, tworzymy swój nick i możemy podać maila. Prawdziwego maila nie musimy, ale możemy i dostajemy tam wtedy jakieś informacje i przypomnienia od twórców. Przeskakując do fabuły, jesteśmy z tego co rozumiem pracownikiem biura, które zajmuje się przyglądaniem się łapkom obywateli. Czy są wystarczająco pro władzy, jak powinni być, czyli coś co mamy teraz wszędzie, z każdej strony, jak spojrzycie na politykę amerykańską. Unię Europejską u nas, nie u nas, można to odnieść do bardzo wielu rzeczy i chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, która jest dość bolesna, bo Orwell to jest nazwisko twórcy, który stworzył te największe dzieła o dystopicznej przyszłości, inwigilacji i tak dalej, i tak dalej, więc jest to człowiek, który nas ostrzegał przed wszystkimi niebezpieczeństwami, które teraz się spełniają, niestety... No, bardzo niestety. A jednocześnie jest kojarzony jako ten nurt, ten cały temat. Więc zamiast mówić Orwell, o to jest ten koleś, który nas ostrzegał przed tym, co się dzieje, to jest takie Orwell. A, czyli inwigilacja. <laughs> Smutne troszeczkę, ale jeżeli o to chodzi, no to przynajmniej wszyscy wiedzą o co chodzi. Przechodząc do grywalności, jest to dziwny tytuł. Raczej powiedziałbym, że nietypowy. Jest to gra, w której tak jakby zarządzamy programem do inwigilacji obywateli. Zaczyna coś się dziać, szukamy podejrzanych, budujemy sprawę przeciwko nim, czyli. Przeglądamy ich życiorys, przeglądamy wszystko to, co wrzucili w internet, tak, to naprawdę tak wygląda. Zaraz do tego przejdziemy. I wybieramy te elementy, które mogą być użyte przeciwko tej osobie, ignorując kontekst, ignorując całą resztę, czyli wyciągając z kontekstu rzeczy, które mogą źle wyglądać, składając z tego całe ryzmy tej osoby, tej postaci, żeby ją potem uwalić. Gameplay jest ciekawy, dość absorbujący, aczkolwiek jak się samemu nie gra, to tak dziwnie wygląda i nie za bardzo to chwyta, ale jak się samemu gra, to jest takie. Jak to znajoma, której podesłałam tą Gierkę przed chwilą, powiedziała, o, to tak jak grzeba nie Życie się mojego byłego albo przyszłego. Takie aha, czyli siedzisz, przeglądasz wszystko, co wrzucą na Twittera, przepraszam, na XA, Facebooka i całą resztę. Tak, dokładnie to tak wygląda. I jeszcze zgrywam na dysk zdjęcia z jego byłymi. Takie. Oa, No ale przechodząc, w rzeczywistości zapewne działa to mniej lub bardziej podobnie jak. Siedzieliście dłużej na Twitterze, jeszcze wtedy Twitterze, to widzieliście, że w ten sposób jest ludziom rujnowane życie. Z kontekstu wyciągane jest jedno powiedzenie, jedno zdanie człowieka i cały życiorys jest rujnowany do gruntu, dlatego że śmiał powiedzieć coś, co można zinterpretować negatywnie. Zazwyczaj tak to było, chociaż często też były jakieś dodatkowe elementy. Ktoś komuś znalazł za skórę i to wystarczyło, żeby rujnować. I oczywiście to nie działa w ten sposób, że siedzi ktoś i to ręcznie wyciąga. Teraz to skrypty są do tego specjalne napisane, które to ogarniają, ale mniej więcej na tej zasadzie to działa. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek podpadnie, to jest gotowość na przeczesanie wszystkiego, żeby znaleźć brudy na jego temat. Więc przynajmniej widzicie od środka, jak na logikę brane to wygląda. Przechodząc dalej jeżeli chodzi o sterowanie. Klawiatura i myszka, nie wydaje mi się, żeby był sens grania na padzie. Jeżeli chodzi o strefę wideo, jest ładna, czysta, przejrzysta, bardzo uproszczona. Troszkę inspirowano różnymi społecznościówkami, które naprawdę istnieją, ale takie podoba mi się. Podoba mi się ta stylówka, jeżeli chodzi o strefę audio. Szału za bardzo nie ma, w ogóle nie pamiętam, żeby była jakaś muzyka tutaj, więc tak, no coś tam zapewne w tle jest. Jeżeli chodzi o bugi, nie natknąłem się na nic. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to jest ciężki tytuł. Jeżeli nie lubicie takiego przeklikiwania albo ciężkich motywów tak fabularnie, to możecie się tutaj męczyć. Ale gra wydaje mi się, że jest warta zagrania. Jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to nie są jakieś makabryczne. Minimalnie Windows XP z drugim serwis pakiem zainstalowanym, procesor z taktowaniem 2 GHz, 4 GB RAMu, x 9 zainstalowanym. I karta graficzna kompatybilna z tym DirectX'em. W zalecanej konfiguracji nie jest jakoś wybitnie więcej. Windows 10, 2 GHz procka oraz 6 GB RAMu mile widziane. Jeżeli chodzi o wersje językowe, to dźwięk jest po angielsku, ale napisy są już po angielsku, niemiecku, włosku, japońsku, portugalski wersja na Brazylię, hiszpański wersja na Hiszpanię oraz język francuski. Macie chwilę bez mojego monologu. I reasumując, to jest... Ciężki tytuł. Jeżeli macie czas chwilę ochotę, to polecam spróbować we własnym zakresie, jeżeli nie, to przynajmniej przygarnąć póki jest za darmo, żeby kiedyś sobie spróbować. No bo to, to jest teraz drożliwy temat, to jest raczej ważna rzecz, która się globalnie na oko dzieje z każdej strony, a przymykamy na to oko, potem oj tam, oj tam, tylko nasze dane kradną i sprzedają. Oj tam, oj tam nic ważnego, a potem się okazuje, że jesteśmy w wirtualnej klatce. Ale to nas dopiero zaczyna gryźć w tyłek i ugryzie nas mocniej w przyszłości. To jest tyle, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego dzienka, świetnych darmówek do przygarnięcia. Widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć na dniach, bo jest więcej termówek, z których muszę ponagrywać. Miłego do następnego i hej! Jeśli podoba Ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora wizu Epic. Dawno się tak na żadnym nagraniu nie gryzłem w język jak dzisiaj, oj, dawno się tak nie gryzłem.